Witam Was, kochani. Zaczynamy Adwent. Dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu. Rok zatoczył krąg i po raz kolejny oczekujemy przyjścia Chrystusa. Oczywiście jako chrześcijanie nie czekamy tylko na Boże Narodzenie. Kiedy mówimy o przyjściu Chrystusa, myślimy o przyjściu Chrystusa w pełni do naszego życia i o spotkaniu z Nim w niebie, o przyjściu Jego ponownym na ziemię. I tak naprawdę jako chrześcijanie w tym okresie bożonarodzeniowym, oczekiwania na Boże Narodzenie, myślimy i wzdychamy jak Izrael 2000 lat temu, jeszcze zanim Chrystus się narodził, a wcześniej przez wiele tysięcy przed przyjściem Jezusa na ziemię, wzdychał i modlił się i mówił: przyjdź, przyjdź, niech Mesjasz przyjdzie. My się też mówimy: niech Mesjasz przyjdzie. Nie wiem, czy wiecie, skąd się wziął wieniec adwentowy. W 1839 roku pastor Jochen Heinrich, założyciel sierocińca dla dzieci w Hamburgu, chciał umilić dzieciom czekanie na Boże Narodzenie, które było zawsze, wiecie, czymś pięknym, bo dzieciaki miały fajny obiad, przychodziły do nich prezenty, mogły się cieszyć, była ta atmosfera. Chyba wszyscy kochamy Boże Narodzenie, ja uwielbiam, moja rodzina uwielbia Boże Narodzenie. Nasz dom przez cały grudzień jest strojony, szykowany na Boże Narodzenie, na to wielkie wydarzenie, które zaczyna się wigilijnym wieczorem. I te dzieciaki czekały i pastor chciał im po prostu pomóc w oczekiwaniu i zrobił taki wieniec świerkowy, na którym ustawił 24 świece. I każdego dnia razem z dzieciakami odpalał jedną, czytał fragment biblijny, modlił się i oczekiwali spotkania przy wigilijnym stole. My w domu też świętujemy Adwent. Nasz syn już jest dużym nastolatkiem, ale my też mamy nasz adwentowy kalendarz, do którego wrzucamy codziennie inny werset biblijny. Czytamy go razem całą rodziną i modlimy się. I wspólnie oczekujemy spotkania z Bogiem w niebie. I oczekujemy razem świąt, kiedy wspominamy, że kiedyś On przyszedł na ziemię, a teraz czekamy, aż On weźmie nas z ziemi do siebie. Pierwsza niedziela Adwentu nazywana jest w kościołach protestanckich niedzielą nadziei. Ja myślę, że ta nadzieja towarzyszyła właśnie Izraelowi, kiedy czekał na przyjście Mesjasza. Towarzyszyła Zachariaszowi, kiedy przyszedł do niego anioł, powiedział: Zachariaszu, urodzi ci się syn. I Elżbieta zaszła w ciążę i potem urodziła Jana Chrzciciela. W nich się wzbudziła na nowo nadzieja: Mesjasz przyjdzie. Anioł to zapowiedział. Przed Mesjaszem pójdzie Jan Chrzciciel, który w duchu Eliasza przygotuje drogę Mesjaszowi. I nadzieja rozkwitła na nowo w życiu tych ludzi. My dzisiaj potrzebujemy nadziei. Przy pierwszej niedzieli Adwentu musimy o tym sobie mówić. My potrzebujemy nadziei w Polsce, potrzebujemy nadziei na świecie. Jesteśmy pozamykani w domach, dużo ludzi choruje, umierają nasi bliscy, umierają nasi przyjaciele. Myślę, że dzisiaj nie ma już nikogo w Polsce, kto nie straciłby kogoś, kogo znał, przynajmniej znał. Wiecie, potrzebujemy nadziei. Tak jak wtedy Izrael potrzebował nadziei spotkania z Mesjaszem, tak my dzisiaj potrzebujemy nadziei. Nadziei, o której pisze apostoł Paweł, słuchajcie, w liście do Kolosan w 1 rozdziale, w 27 wersecie. Mówi: Chrystus w was, Chrystus we mnie i w tobie, to jest nadzieja chwały. Potrzebujemy nadziei, potrzebujemy, że Chrystus był we mnie i w tobie, żeby On przyszedł do mnie i do ciebie bardziej może niż do tej pory. Nie wiem, czy jesteś wierzący. Ja jestem. Chrystus jest sensem mojego życia, ale powiem tobie jedno, potrzebuję Go więcej każdego dnia coraz bardziej. Kocham Go nad życie. On jest moim Bogiem i Panem. Ale bez Chrystusa nie jestem w stanie zrobić ani jednego kroku. Potrzebuję nadziei, która wypływa tylko z Niego. Nadziei, że koronawirus się skończy. Nadziei, że przejdziemy go bezpiecznie. Nadziei, że będę mógł się spotykać z moim Kościołem znowu razem w naszej kaplicy. Nadziei na to, że moje dziecko ukończy dobrze szkołę. Nadziei na to, że będzie lepiej. Ale potrzebuję też nadziei na to, że będę uzdrawiany, że moje zbawienie się dopełni, że spotkam się z Nim w niebie, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie w pełni, że On znowu, już całkowicie, będzie pełnią mojego życia. Chcę Ciebie zachęcić dzisiaj do tego, żebyś razem ze mną wołał: Chryste, nasza nadziejo, chwało we mnie, objaw się mocniej,
niż do tej pory. Pierwsza niedziela Adwentu, niedziela nadziei, ja Ci życzę nadziei i ja odpalam już dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, pierwszą świecę na naszym adwentowym świeczniku i zachęcam Ciebie, żebyś zrobił to samo. I patrząc w płomień tej świecy, zachęcam Ciebie, żebyś zaczął się modlić i mówił: Jezu, jak ja bardzo Ci dziękuję, że stałeś się nadzieją mojego życia, nadzieją mojej rodziny. Pozwól, że pomodlę się z Tobą. Panie Jezu, który jesteś naszą największą nadzieją, bez Ciebie nic nie zrobimy, modlę się dzisiaj, żebyś wypełniał każdą osobę, która ogląda to wideo. Dotykaj moich przyjaciół, którzy są ze mną dzisiaj. Dotykaj mojej rodziny, mojego kościoła. Ja ich błogosławię w Twoim imieniu. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś naszą nadzieją. Nikt inny. Kiedy chwycimy się Ciebie, to nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Twojej ręki. Kocham Ciebie, Panie, wypełniaj nas nadzieją. A ta adwentowa świeca, świeca nadziei, niech płonie w naszych domach, w naszych sercach i daje nam otuchę na te trudne czasy, na te dziwne, głupie czasy, w jakich jesteśmy. Amen. Amen. Życzę Wam błogosławionego Adwentu.